To mówi, kurwa, oni ledwo zremisowali z Meksykiem, jak Meksyk mamy w małym paluszku. Ale tam Robert, który już ma wyjebane, bo już, bo kurwa, skończyli się w tej Barcelonie, ludzie mi już na tym Twitterze jadą, grillują mnie. Chuj z tym, teraz pokażemy, jazdę już z kurwami ofensywnie. Już nie mam nic do stracenia z Argentyną, kurwa, i tak nie wygramy. I ta Arabia mówi, co, oni tacy dobrzy są? Ale my zostawiliśmy całe serce na Argentynie. A my, Polska, Polska, jedziemy 2-3-0, mamy fajny bilans bramkowy. Tak jest, tak jest. I w tym momencie dzieją się niezłe rzeczy, bo Meksyk ma tą wiarę, co miała ta Argentyna, męczą się, ta Argentyniorzy się męczą, męczą się, ale okej, wygrywają. I jest mecz o wszystko z Argentyną. I w tym momencie ta zajechana Argentyna przy, no wiecie jak to jest, zajechana Argentyna po tym Meksyku wychodzi do nas, na Polaków, na wkurwionych Polaków. Rozumiecie o co chodzi? Tam jest remis, kąsanie się, chamskie 0-0, czerwona kartka kogoś i wychodzimy z grupy, mamy lepszy bilans bramkowy.